Cześć, siemanko, z tej strony Life to Ride, a dzisiaj nietypowy odcinek, bo jak zawsze pokazuję wam samochody w skali 1 do 1 terenowe w błocie. Dzisiaj wam oto pokażę taki model zdalnie sterowany w skali 1 do 10 Mercedesa G-klasy, tak zwanej Gelendy, z napędem na 4 koła, wodoodpornej i ma blokady. Jest to naprawdę świetne auto dla młodszych osób, takich jak ja, którzy nie mogą jeszcze prowadzić prawdziwej terenówki, bo można się tu nauczyć bardzo dużo podstaw, bo tutaj są i wyciągarki można włożyć, i zmienić koło, i budę można zmienić, i zderzaki, no tak jak w prawdziwych terenówkach, są tu i wały, i mosty, no wszystko. Pokażę wam dzisiaj, trochę o niej opowiem wam, no i pod koniec filmu ten, kto doczeka, pokażę jak ona jeździ, jak sobie radzi w terenie bez blokad, z blokadami. No a jak będziecie chcieli więcej odcinków z tym autem, albo nawet jak będę jeździł z kolegami na więcej aut, piszcie w komentarzach, chętnie nagram i wstawię, jak wam się będzie podobać. No, Mercedes bardzo ładnie się prezentuje. Już go troszkę porysowałem, jak widać tutaj, no bo jeździłem po skałkach, nie zabezpieczyłem, ale da się z tym żyć. Bardzo się ładnie prezentuje, ma duże koła, które bardzo nadają mu takiego charakteru ekstremalnego, no i luksusowego. Więc może otworzę go i pokażę wam jego wnętrzności, silniki, regulatory. No, już zdjąłem pakę, niestety jest na spinki, których bardzo nie lubię, ale założę sobie magnesy za niedługo. Jest tak, tutaj widać wszystkie wnętrzności, miejsce na baterie największe, tutaj się wsadza baterie, wtyczka do baterii, jakieś serwa, silniki, regulatory, blokady tutaj, biegi, no wszystko tu jest jak w prawdziwym samochodzie, tylko że jest to o wiele mniejsze. Tutaj piszę waterproof, ale jeszcze w wodzie nie jeżdżone, wolę nie testować, bo jak coś się stanie, to potem będzie stał, będę go musiał naprawiać, a czego bardzo, bardzo nie chcę. No cóż, jeżeli chcecie, tak jak mówiłem, jeżeli chcecie filmik, w którym będę więcej mówił wam o tych regulatorach, silnikach, o jego wnętrznościach, napiszcie w komentarzach, czy chcecie taki filmik i ja chętnie zrobię. Koła, nie pamiętam jakie mają wymiary, ale są bardzo ładne i duże. Amortyzatory, bardzo też fajne, miękkie. Duży wykrzyż ma auto. Tutaj są, a jeszcze tutaj jest, o, można zobaczyć odbiornik, tylko nie wiem czy mi ostro ich złapie. O, zaświeciłem latarkę i coś tam widać. No, także to tyle mogę wam pokazać jego wnętrzności, bo nie chce mi się więcej rozbierać dzisiaj. No tak, tutaj z przodu auto ma, to chyba nie jest metalowy, ale no wygląda jak metalowy zderzak, ale to nie jest, bo słychać jak się nawet puknie lekko. Tutaj ma porysowany cały serwoskrętu na drążkach, o. Koła się skręcają, już trochę jest tutaj porysowany i podrdzewiały. Będę musiał go przesmarować i powymieniać kiedyś te śrubki. No, tutaj ma wszystkie mosty, wały. Nasmarowałem dzisiaj. Mosty, wały napędowe, no i takie tam. Jak w prawdziwym samochodzie. Bardzo mi się podoba ten model. Są jeszcze inne modele, ale ja wybrałem G-klasę, bo jestem wielkim, ale to wielkim fanem Mercedesów G-klas. Także bardzo lubię Gelendy. Tutaj mamy pustą pakę, znaczy budę. Niestety auto świateł nie ma, ale ma już takie, jak to, podstawy do świateł. I będę zamawiał sobie właśnie oświetlenie i będą
będą ledziki, także w nocy będzie można jeździć. Tutaj taki jest pilot. Bardzo wygodny, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, może dla innych użytkowników może nie być taki wygodny. Tutaj gaz, standardowo gaz, hamulec, skręcanie. Tutaj jest jedynka i dwójka, biegi. Tutaj można ustawić tempomat. Auto na radio ma tempomat. Zbieżność. Blokady. A to jeszcze nie doszedłem, co to jest. Także... za chwilę do was wrócę. Dobra, już jestem po krótkiej przerwie. Także tak. No to tyle z samochodu, wam chyba pokażę. Tutaj jeszcze dokupiłem sobie taki spray Metal King do nasmarowywania właśnie tych wszystkich wałów i takich tam. W zestawie jeszcze dostałem, to są moje klucze, ale wrzuciłem tutaj klucze, za chwilę wam je pokażę. W zestawie są klucze do kół, taki kluczyk. I takie klucze inne do jakichś tam demontowania czy montowania innych rzeczy, które będą pasować do wszystkich śrubek. Bardzo duży plus chyba za... Ja daję duży plus za to, że firma daje klucze. Ale no nie są one jakoś bardzo dobrze wykonane, bo gdybym się uparł, to od tego, znaczy no nawet nie muszę się upierać, ten klucz mogę po prostu zgiąć w palcach. Tutaj mam jeszcze skrzynę, w której mam baterię, która jest bardzo niebezpieczna. Pamiętajcie, że te baterie są bardzo niebezpieczne. Lepiej je przechowywać właśnie w jakichś skrzyniach czy czymś. Za chwilę ją otworzę, tylko muszę wyłączyć. Dobra, otworzyłem tą skrzynię. Tutaj mam baterię Blackmagic 6500 amperogodzin i 7,4 V. Otworzymy jeszcze tą budę. Tutaj się otwiera, o taką. Wsadzamy baterię do środka, zepniemy. Tylko muszę wyłączyć, bo jedną ręką tego nie zepnę. Dobra, wszystko już mamy spięte. Ładnie do kupy. O, tutaj się coś... Nie. Coś źle zrobiłem. O. I już jest ok. Tutaj przyciskiem włączamy model. Pilota włączamy. No i model działa. Bez paki jeździ. Zaraz założę pakę i pokażę wam trochę, jak on sobie radzi. I jak jeździ. Także widzimy się za chwilę. Jeszcze wam nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy. Model kosztuje no bardzo dużo. Czyli 2500 na przykład nowy. Ale G-klasa 6x6 już kosztuje około 3000. Także no trzeba też znać tego cenę. Tutaj już jest zgięty plastik. Tak to słabo trochę wygląda, ale no trudno. Samochód używa. Także teraz krótkie przebiteczki, jak on wygląda i jeździmy. Bezproblemowo, nawet nie zmieni koła. Dobra, zróbmy na skałki. Bez blokad. Wszystko bez blokad. Radzi sobie.